Petrosa Psyrosa, wystudiowane razem z panią stylistą. Bardzo się cieszymy. Ile godzin przegadaliście, zanim zdecydowaliście, jak ty będziesz wyglądał? Ile my rozmawialiśmy? Troszeczkę przegadaliśmy. Nie mają być podwinięte, nie? Podwinięte, nie, ja raczej bym zostawiła niepodwinięte. A to są projekty bardzo fajnej, młodej projektantki Cici Ude. Cici Ude, Cici Ude. Powiedzcie coś o niej. Mój ulubiony styl, uwielbiam kolory, bo ich dobrze nie widzę, dlatego mi wszystko pasuje, co jest kolorowe. Dlatego musi mieć mocne, zdecydowane żeby oczy i pobudziło. Nasycone kolory. A no takie właśnie nam daje Cici Ude. Tak, i tutaj specjalna taka obrączka akurat fajnie pasująca. Od uroków, od uroków. Nie, to są takie oczy, które chronią przed urokami. Czyli można powiedzieć, że ta projektanka też taki trochę startup, bo ona też nie jest tak bardzo znana. Coraz bardziej nie jest znana, ale myślę, że będzie znana, bo ma bardzo fajne projekty. Projektuje sama wzory na tkaninach. Zatem myślę, że są one bardzo oryginalne i są też z jej kręgu kulturowego, bo jest afroamerykanką. I co? No i musimy kończyć, bo przed nasz ekspert. Co to za pogoda, się pytam, słuchajcie. Niedobra, nie ważne. To pa, pa. Cześć, cześć.